Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Sonic Advance 3 na Game Boy Advance. W sumie to już jest czwarty odcinek z tej serii, więc zbliżamy się niedługo końca gry, bo następny odcinek już jest ostatnim. No ale cóż, robimy dzisiaj sobie Cybertruck, czyli następny zone. I jak widzicie, jest to taki zone coś ala, jak on się nazywał, ten z Gexa 2, co mi się tak skojarzył w Sonicu Advance 2, nawet czekajcie, znajdę tutaj, Technobase Zone, właśnie, to troszeczkę przypomina Technobase Zone. Ale powiem wam tak szczerze, że jeżeli chodzi o szukanie tutaj tych Chao, no to muszę przyznać, że w pierwszym akcie przynajmniej nie było z tym problemu. Natomiast w późniejszych aktach, no, było to dosyć interesujące, ponieważ, no, trzeba było naprawdę wytężyć mózgownicę i na drugim monitorze trzeba było mieć odpalony ten guide i na bieżąco sobie pauzować poziom. Ale jeżeli chodzi o pierwszy akt, no, to nie mam co narzekać. Mogło być naprawdę o wiele gorzej. Uwierzcie mi, mogło być naprawdę o wiele, wiele gorzej. Jeżeli słyszycie różnicę w moim głosie, to jest dlatego, że ja to nagrywam o godzinie 7:15. Stwierdziłem, że jest okazja i z okazji skorzystam i nagram po prostu sobie już, żeby mieć całą tą serię z głowy, dlatego że już mam całą grę nagraną, tylko wystarczy ją skomentować. No, tak więc jak widzicie, pierwszy akt miał bardzo, ale to bardzo łatwą lokację wszystkich chaosów. Zobaczymy jak pozostałe akty, ale szósty i siódmy special stage może, kurde, się pierdolić, brzydko mówiąc. Serio, to są jedne z trudniejszych special stage'y. Z jednej strony to dobrze, bo przynajmniej gra pokazuje, że nie jest stuprocentowo łatwa. Z drugiej strony natomiast coś czułem, że pod koniec gry zawsze będzie podkręcony poziom trudności na maksa i w tym momencie się również nie myliłem. No ale mogę co jedynie z ręką na sercu i z wielką dumą powiedzieć, że w sumie cała trylogia Sonic Advance została zestuprocentowana. Więc teraz zobaczymy, jak nam pójdzie ten Sonic Battle, o którego tam będę chciał kiedyś tam nagrać. Więc mogę powiedzieć, że maraton został zakończony w pozytywny sposób. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby spowodować, żebym ja zawiesił lub zanulował ten cały maraton, więc mogę spać spokojnie, jak to się mówi. No ale jak widzicie, teraz mamy dosyć interesujący team, czyli Amy i Knuckles. Któż by się w ogóle spodziewał, że takie połączenie będzie miało w ogóle jakkolwiek miejsce? No i dobra, po tym połączeniu dosyć interesującym, czyli Amy i Knuckles, wypadałoby wrócić i zmienić troszeczkę zasady. I teraz niech powróci standardowy team, czyli Sonic i Amy, albo Sonamy, bo chyba w końcu tak to się nazywało. Już kurde nie wiem, no będę czekał na komentarze od was, bo wy tam jesteście bardziej ogarnięci, jeżeli chodzi o te shipy, nie shipy, czy tam inne krzyżówki postaci z serii Sonica. Tak więc, jako że pierwszy akt już mamy zaliczony, to teraz wypadałoby oczywiście polecieć dalej chronologicznie i rozpocząć akt drugi, czyż nie? No, wypadałoby, więc trzeba teraz poszukać pierścienia z dwójeczką. Tu przy okazji udało nam się odnaleźć, przynajmniej mi się w sensie udało odnaleźć special stage, a raczej sprężynkę. No i lecimy sobie z Cybertruckiem akt dwójka. Powiem wam szczerze, że soundtrack mi się bardzo podoba, sam pomysł na poziom również jest taki dosyć interesujący. Znaczy interesujący, Boże, co ja kurde mam, no i to są właśnie powody, dlaczego ja nie lubię aż tak z samego rana nagrywać, bo potem gadam kurde jak jakiś robot, albo gadam w ogóle jakieś niestworzone rzeczy i łączę jakieś dziwne zdania i wychodzą jakieś quasi komentarze z mojej strony. Chodzi po prostu o to, że bardzo mi się ogólnie podoba tło, sam pomysł na poziom również jest bardzo, bardzo fajny, nieinteresujący. Muzyka jest też fajna, ale problem jeżeli chodzi o ten zone jest taki, że przynajmniej jak ja dłużej patrzę w to, co się w tle dzieje, to mnie automatycznie zaczynają oczy boleć, nie wiem czy wy też tak macie.
bo to jest może nawet nie tyle co niepojęte, co jest po prostu no dziwne. I chyba normalne, że oczy mogą boleć po czymś takim, bo jednak zobaczcie, że tam w tle kurde te paski tak przelatują, prześwitują i no ciężko jest ogarnąć, co tam się w ogóle w tle odpierdala, brzydko mówiąc. Ale tak, to przypomina bardzo Techno Bass z Sonica 2, w sensie Sonica Advance 2, sprecyzujmy, żeby nie było, że ktoś pomyśli, że ja tu mówię o Sonicu 2 lub co najgorsze Sonicu Adventure 2. Bo nie, nie mam na myśli ani jednego, ani drugiego, mam na myśli Sonic Advance 2, więc jak już podkreślamy, to podkreślamy w 100%, a nie w 0,5%. No i przy okazji, tak jak już niejednokrotnie zostało to napomknięte, przypomina mi to Gexa 2 i ten poziom, o którym już wcześniej dyskutowałem, czyli Circuit Central. Nie wiem, dlaczego mi się to z Circuit Central kojarzy, naprawdę. Może dlatego, że taka tematyka podobna, no bo tam był komputerowy świat i tutaj jest taki komputerowy świat i w Sonicu Advance 2 też był komputerowy, więc dlatego może mi się to tak skojarzyło. Niemniej jednak cieszę się, że już będę miał ten cały maraton za sobą i nie dlatego, że o Jezus, jednak okazuje się, że Sonic Advance to są gówniane gry, bo tak jak już niejednokrotnie podkreślałem, to są fajne gry, to są naprawdę bardzo ciekawe gierki i każdemu polecamy sobie ograć, jeżeli nie graliście. Tylko, że po prostu, no, granie w gra po grze, no przynajmniej jeżeli chodzi o Sonic Advance, to nie jest zbyt dobry pomysł, a przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. No bo kończy się to w zasadzie tym, że troszeczkę już mam dosyć tej miniserii Sonic Advance i na pewno na jakiś czas po prostu nie będę grał w gry, dlatego że no troszeczkę mi się przejadły, nie będę tego ukrywał. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, zabrać się za to, czy nawet sobie ograć tam w zaciszu domowym, no to polecam. Myślę, że fajnie czas sobie spędzicie przy tych gierkach. No, i dlatego teraz na chwileczkę się wyciszyłem, bo trzeba było oczywiście troszeczkę uspokoić swój mózg i uspokoić swoje myśli. I przy okazji teraz gulnę sobie trochę herbaty. Żeby nie było, że mi za szybko zaschnie w gardle. Może i dzisiaj będzie trochę mało energiczny odcinek, no bo mówię, muszę się troszeczkę rozbudzić. Ale mogę wam już zagwarantować, że wielki finał będzie taki bardzo energiczny, dlatego jeżeli uważacie, że to jest taki, nie wiem, stypiarski odcinek, bo ja tutaj nie mówię w taki bardzo, że tak powiem, angażujący się sposób, to spokojnie odcinek 5, aka odcinek finałowy, będzie innym i troszeczkę lepszym odcinkiem. Kurczę, i powiem wam tak szczerze, że jakbym ja miał tak, nie wiem, w kanonie Sonica tutaj trochę pogrzebać, to dziwi mnie w ogóle fakt, że to jest taka osobna seria, ona się nigdzie jakby za bardzo w kanonie nie mieści. Przynajmniej z tego, co ja się orientuję, z tego, co tam czytałem trochę na temat Sonic'ów Advance, no to fani bardziej robią z tego taką miniserię, która nie jest związana w ogóle z głównym kanonem. A szkoda, bo wydaje mi się, że Sonic Advance gdzieś by się w głównym kanonie zmieścił. Nie to, że, nie wiem, sugeruję, że Sonic Advance jest jakiś gruby czy coś, że haha, wiecie, gruby to się nie mieści. Nie, nie, po prostu no jakoś tak, nie wiem, to jest taka trochę zapomniana seria, bo wszyscy niby kojarzą, ale mało kto jednak gra, bądź nie wiem, jest zainteresowany Sonicem Advance. Co jest trochę przykre, no ale z drugiej strony, no cóż poradzić. Jakby ludzie bardziej teraz czekają na Sonica Frontier. Tak samo jak swego czasu był hype na Sonic Mania czy Sonic Forces. Ja jestem oczywiście też bardzo ciekaw Sonica Frontier, bo nie będę ukrywał, już tak jak zresztą mogliście zobaczyć na moim kanale, już była reakcja nawet na temat tego trailera i bardzo chcę zagrać w tę gierkę, bo nie będę ukrywał, że to może być coś interesującego. Może to będzie w końcu jakiś dłuższy Sonic w historii gier Sonica, no bo obecnie no to Sonic nie ma jakoś super długich gier. Nie będę tego ukrywał, a mogę nawet powiedzieć, że te nowsze gry,
które wychodzą teraz, no to są trochę krótszymi grami. Przynajmniej w mojej opinii, no bo ten teraz Sonic będzie miał okazję się wykazać i miejmy nadzieję, że zrobi pozytywne wrażenie, a nie okaże się, że to będzie coś pokroju Sonic 06. Mimo że ja bardzo lubię Sonica 06, to jednak niestety trzeba wspólnie tutaj powiedzieć, że Sonic 06 no troszeczkę spowodował taki delikatny krach, jeżeli chodzi o serię Sonica. No i długi pozostały niesmak, no bo jednak ludzie bardzo często robiąc zestawienie, no to za każdym razem podkreślają Sonica 06 jako tą grę, która jest nie tyle co najgorsza, co po prostu wiązali z nią nadzieję, a wyszło co wyszło. Tak samo jak, nie wiem czy mogę powiedzieć, że ludzie wiązali nadzieję z Soniciem Genesis, ale no też jest bardzo często wymieniane jako druga najgorsza gra, dlatego że jako prezent urodzinowy na tam 15-lecie Sonica, no to tak trochę, no nietrafiony był to prezent, nie oszukujmy się. No bo Sonic Genesis, no to niestety w ostateczności, no okazuje się, że jest to gówniany port Sonica 1, którego swoją drogą kiedyś ogrywałem, ale nie dokończyłem go, bo po pierwszym odcinku w sumie skasowałem ten film i ten odcinek z Sonica Advance, znaczy Advance, Boże, z Sonica Genesis. Ale nie będę ukrywał, możliwe, że kiedyś nawet nagram jedno odcinkowca z tej gry, żeby jakby swoją tam karę z przeszłości, jak to się mówi, zrealizować, no bo kiedyś tam miałem zakład z Pixelem i pamiętam, że przegrałem ten zakład i jako kara miałem nagrać Sonica Genesis, nagrałem jeden odcinek, a potem stwierdziłem, że pierdolę, to nie robię. A ja nie chcę jakby bać się wyzwań, więc może za jakiś czas, nie mówię, że teraz w tym momencie, ale może się okazać tak, że gdzieś tam się może pojawić ten Sonic Genesis jako jednoodcinkowiec, jako takie bardziej, nie wiem, powiedzenie, że o, patrzcie, gówniana gra, hej, jeżeli chcecie i macie ochotę zagrać, to sobie zagrajcie, ale ja osobiście nie polecam. Chociaż, nie, co ja gadam, polecam w sumie każdemu, nawet jeżeli uważam, że coś jest według mnie słabe lub gówniane, to polecam zagrać, dlatego że też nie chcę, żeby wszyscy lecieli za moją opinią jak takie pelikany na zasadzie, że o, ty masz pomidor rację, 100% racji dla ciebie i tak dalej. Nie, 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 nie. Ja wolę, żebyście wy jako widzowie mieli własne zdanie. Jeżeli popieracie moje na przykład tam poglądy do jakiegoś tam tematu, no to fajnie. Jeżeli nie popieracie, no to też fajnie, no bo nie musimy się zgadzać we wszystkim. Ważne, żebyśmy jakkolwiek potrafili ze sobą dyskutować. I takie mądrości tutaj serwuję pomidor z rana o 7:27 obecnie. I tak kontroluję czas, bo why not? No, i teraz końcówka tego poziomu jest taka w miarę fajna w mojej opinii, ponieważ, no jak widzicie, lecimy sobie po prostu platformami do góry i jest taka, mogę nawet powiedzieć, że bardzo spokojna ta końcówka, kurczę. I oczywiście na samym końcu G-Merl czeka, ale to już chyba nawet nikogo nie dziwi, no bo on za każdym razem musi wracać i próbować udowodnić, że jest niby zajebisty, a w rzeczywistości to jest gówno, a nie zajebisty. I taka jest prawda. Niestety to jest taka brutalna prawda, ale czasem trzeba powiedzieć brutalną prawdę, bo jak to się mówi, prawda nie zawsze jest taka łagodna, a często jest bolesna. I w taki oto sposób zakończyliśmy akt trzeci i można by powiedzieć, że główne poziomy w tym zonie mamy już zrobione, no bo nie ukrywajmy, no nic nam nie zostało, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Cybertruck. Poza oczywiście Special Stage'em i bossem. No i tutaj oczywiście uratowaliśmy sobie Cream. I bardzo się cieszę z tego powodu, że Cream została uratowana, dlatego że to już jest ostatnia postać, którą mogliśmy w trakcie fabuły uratować. Jej! Czas na... kącik ciekawostkowy! Czas na ciekawostkę z poziomu Cybertruck. Poziom nawiązuje zarówno swoim projektem, jak i muzyką do Techno Bass Sonica Advance 2. Przy okazji, kontynuując jeszcze to, że uratowaliśmy Cream, to warto też podkreślić to, że
że ona tam w dialogu powiedziała, że bardzo się cieszy, że Sonika zobaczyła, że wiecie tam long time no see, czyli co tam w ogóle u ciebie, dawno się nie widzieliśmy. A Sonic fajne jest to, że podkreślił, że powinna Amy stąd uciekać, dlatego że nie jest to miejsce zbyt bezpieczne dla takich małych królików jak ona. Może nie powiedział tego dosłownie, no ale w pewien sposób może nawet trochę to zasugerował, więc propsy dla Sonika za to, bo widać, że się martwi o swoich znajomych, o swoich przyjaciół, więc bardzo, bardzo, bardzo mocne propsy. Aż musiałem to powtórzyć, to słowo bardzo w sensie. No więc 6 i 7 special stage może spierdalać autentycznie. Mimo że tło jest bardzo ładne, bo tam mamy, jak widzicie, znowu noc. Mamy takie bardzo ciemne barwy, które symbolizują, że robimy to wszystko w nocy. To special stage numer 6 i 7 może spierdalać na drzewo, dlatego że te bomby, które tutaj są, są bardzo wkurwiające i często Sonic się na nie nadziewa. Plus na dodatek jeszcze później będzie jedna rzecz, o której trzeba sobie tutaj porozmawiać, ale to spokojnie. Patrzcie, ile tych kuźwa bomb jest naspamionych. Okej, rozumiem, że trzeba było podkręcić poziom trudności, no bo no, ostatnie dwa special stage powinny być z reguły trudne. No ale kurde, już nie przesadzajmy, naprawdę. Nie przesadzajmy już. Tak, i tutaj nagle okazuje się, że mam 117, ale to jest dlatego, że chwilę później zdarzyła się sytuacja, że ja po prostu deadłem, no i przypadkowo wczytałem load state'a z początku tego special stage'a, więc jeszcze raz musiałem, kurde, męczyć się z tymi zesranymi bombami. Nie polecam, naprawdę autentycznie nie polecam. Wtedy, kiedy ja to nagrywałem, to miałem autentycznie gula w gardle. Gula, a nie żula w gardle, żeby nie było, że ktoś sobie tutaj przekręci na swoją korzyść. No ale tak to przynajmniej moje zadanie zostało wykonane. Miałem zrobić 100% w całej trylogii, więc zrobiłem 100% w całej trylogii. Więc jak ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście obejrzy Let's Play. Mam nadzieję, że Let's Play wam się spodoba, bo sposób, w jaki prowadzę, wydaje mi się, że jest bardzo fajny. Ale żeby nie było, że jestem pierdolonym narcyzem, to weryfikację i jakby ocenę pozostawiam wam. I w 6 special stage'u mieliśmy błękitny szmaragd chaosu, więc zostaje nam już tylko jeden. I ciekawe, jaki to będzie kolor. Ciekawe, jakiego koloru tutaj brakuje, no nie? Jest to bardzo interesujące. No ale dobra, koniec tego kurde gadania, czas skończyć Cybertruck, a jak możemy skończyć inaczej Cybertruck, nie, jak nie walką z Eggmanem? Ponieważ no trzeba jakby zakończyć w taki bardzo fajny sposób. Tylko najpierw, żeby skończyć w ten bardzo fajny sposób, to wypadałoby dostać się do tego Eggmana. Więc zobaczmy, gdzie on tam się ukrywa. A on się ukrywa tutaj. No więc jakoś daleko nie trzeba było go szukać. Sonic i Amy, Cybertruck. I szczerze, boss jest bardzo łatwy, bo polega on w sumie na tym, że musimy młotkiem Amy odbijać tego. No to zobaczymy, jak tam wykaże się boss w Cybertruck. A warto przypomnieć, że bossem Cybertruck nie tyle co jest Eggman, co on ogólnie nazywa się Egg Pinball. Tak więc, no jak widzicie, jest to dosyć adekwatna nazwa, muszę przyznać. Ponieważ, no patrząc na to, co się tutaj dzieje w tej konfrontacji, no to nie sposób nie uwierzyć, że to jest Egg Pinball. Więc konfrontacja polega na tym, że Eggman będzie rzucał w nas niebieskimi kulami, które mogą nam zadać damage. A my musimy po prostu uderzyć w te kule, czy to spin atakiem, czy to homing atakiem, czy to chociażby, no nie wiem, młotkiem. I po prostu nakierować kulę w jego stronę. Tyle. Cała konfrontacja. Jak zresztą widzicie, już za niedługo nawet Eggman padnie. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak już powoli zakończyć ten odcinek, ponieważ za niedługo będziemy mieli koniec bossa. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami.
Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli YouTube was nie powiadomi o odcinkach, to przynajmniej na Instagramie będziecie mieli powiadomienie, że coś na YouTube'a wleciało, a na pozostałych dwóch grupkach się po prostu integrujemy. Tak więc dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Widzimy się już w ostatnim odcinku Sonic Advance 3 na Game Boy Advance i kończymy ten mini maraton. Do następnego razu, trzymajcie się i cześć. Słuchajcie, wiem, że to może jest mało eleganckie, ale chciałem jeszcze pod koniec tego odcinka dać takie dodatkowe ciekawostki, których nie wiedziałem, gdzie w sumie mogę zamieścić, więc żeby nie było, że zapomniałem, to zamieszczam je w tym momencie, tak więc miłego tam słuchania. Czas na... kącik ciekawostkowy! Jako, że ciekawostki z Sonica Advance 3 powoli dobiegają do końca, a nie skończyliśmy jeszcze tego let's playa, no to postanawiam małe ciekawostki tutaj wdrożyć, żeby nie było za nudno. Tak więc przechodzimy do konkretów. Sonic Advance 3 nie jest wspomniana na stronie Sonic Central. Jest to jedyna gra z serii Sonic Advance, w której nie pojawia się Tiny Chao Garden. Jest to jedyna gra z serii Sonic Advance, w której postacie posługują się dialogami. Jest to jedyna gra w serii Sonic Advance, w której w rozgrywce jednoosobowej uczestniczy więcej niż jedna postać. No może poza kodem do Sonica Advance, który pozwalał na pojawienie się Tailsa, ale to taki drobny szczegół. Aspekt duetów jest podobny do par z Knuckles Chaotix, ale jest bardziej swobodny. Jest to pierwsza gra, w której świat został rozdzielony na 7 fragmentów. W Sonic Unleashed planeta również została rozdzielona przez Eggmana. Widzicie? Mówiłem, miałem rację co do tego, kurde. Pamiętajcie o tym. Po zebraniu 7 szmaragdów chaosu, gracz otrzyma komunikat z kodem na ekranie głównego menu i należy wcisnąć sekwencję przycisków góra, prawo, dół, lewo, prawo, lewo. Kod ten odblokowuje Secret Stage Mode, czyli możliwość zagrania na specjalnych poziomach.